9 grudnia wspominamy świętą Leokadię, dziewicę i męczennicę. Leokadia pochodziła z Toledo. Informacje o niej są skąpe. Najstarszy opis jej męczeńskiej śmierci pochodzi z wieku VII. Według Martyrologium Rzymskiego, kiedy cesarz Dioklecjan wydał edykt prześladowczy w roku 303, namiestnik rzymski w Toledo nakazał uwięzić wszystkich, którzy jawnie przyznawali się do chrześcijaństwa albo którzy zostali jako tacy oskarżeni. Wśród nich znalazła się Leokadia, mieszkanka Toledo, dziewica. Dacjan, namiestnik, usiłował ją skłonić do odstępstwa najpierw pochlebstwem i obietnicami, potem groźbą, wreszcie tak wyszukanymi mękami, że w więzieniu zmarła z wycieńczenia. Był to rok 304. Wspomniany żywot z wieku VII głosi to samo, chociaż ubarwił śmierć legendarnymi szczegółami. Kult świętej Leokadii miał swoje centrum w Toledo przy świątyni wzniesionej na jej grobie przez metropolitę świętego Helladiusza. Metropolita Toledo, Sixila, pisze, że za jego czasów, w wiek VIII, obchodzono bardzo uroczyście jej doroczną pamiątkę 9 grudnia. W obecności króla, prymasa i mnóstwa wiernych otwierano grobowiec świętej i wtedy przemawiał ku czci patronki miasta arcybiskup Toledo. Pisze on nadto, że wielkiej czci doznawał welon świętej. Do rozprzestrzenienia kultu Leokadii przyczyniły się słynne toledańskie synody kościelne w latach 633, 636, 638 i 694, odbywające się w katedrze, w której pochowano świętą. Kiedy Arabowie w wieku VIII zajęli Toledo, relikwie świętej Leokadii przeniesiono do Oviedo, gdzie również wzniesiono świątynię ku jej czci. W wieku XI relikwie świętej przeniesiono aż do Belgii, gdzie do wieku XVI odbierały cześć w opactwie Saint-Gilloa. Kiedy jednak wybuchły w Belgii wojny religijne i zaistniało niebezpieczeństwo, że protestanci zniszczą relikwie, w roku 1587 przewieziono je z powrotem do Toledo, gdzie odbierają cześć w słynnej katedrze. Święta Leokadia jest patronką Hiszpanii i Toledo. W ikonografii święta Leokadia przedstawiana jest z palmą męczeńską. Jej atrybutem jest wieża. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, Ty wynagrodziłeś w niebie podwójne zwycięstwo, które święta Leokadia odniosła przez swoje dziewicze życie i męczeństwo. Spraw, abyśmy umocnieni Najświętszym Sakramentem pokonywali mężnie wszelkie pokusy i osiągnęli wieczną chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chryste,